Siemano kolano, spójrzcie na mojego skina, czy nie wygląda całkiem nawet śmiesznie, całkiem zabawnie? Przedstawia Steve'a podnoszącego Dirta i powiem wam tak, to nie jest Steve, tylko to jest brat Nubka. Ponieważ dzisiaj nagrywamy brat Nubka, prank na Nubku i tak właśnie będziemy się dziwnie śmiesznie zachowywać, będziemy mówić: hej, ja nie umiem mówić po polsku, naucz mnie, i będziemy, wiesz, Nubek będzie naszym starszym bratem po prostu. Śmiesznie wygląda nasz skin, więc zostaw za to łapkę w górę. Jak nie zostawisz, to będzie mi smutno i już na zawsze będę tak wyglądał. Chociaż w sumie nawet fajnie to wygląda. Więc tak, zabieramy sobie ekwipunek, czyli Dirta, bo będziemy budować najpierw swój własny domek z Dirta. Odłożymy sobie te wszystkie piękne rzeczy, te przepiękne tutaj narzędzia, które są bardzo drogie. Ponieważ oczywiście ja nie mogę takich rzeczy mieć, ponieważ mnie na nie nie stać. Ponieważ nie jestem tylko bratem Nubka, a brat Nubka jest dzbanem. Więc nie potrafi takich rzeczy nawet zrobić. Więc no, gitara się ma grana do białego rana. Zostawiaj łapeczkę w górę, mordeczko, i pamiętaj o subskrypcji. A jak się spodobają rzeczy z moja shop, a na pewno ci się spodobają, to wbijaj do pierwszej linii w opisie, bo tam są właśnie takie cudeńka, takie koszuleczki, takie kozackie telefony. Nie no, żartuję, telefonów tam nie sprzedajemy, ale kubki Wojana do białego rana. Teraz robi się chłodno, więc taka herbatka w kubeczku zarąbista. No i wiele innych fajnych gadżetów, rzeczy. Yeah! Więc no, więc fajnie. Mojashop.pl poleca brat Nubka. Dobra, gdzie by zrobić ten domek Nubka? Pomyślmy przez sekundę. Nubek tutaj ma swój domek. Jejku, jak ten domek jest naprawdę ładny, ten Nubka. Dobra, to my sobie wybudujemy ten domek. O, za jego domkiem. Tylko najpierw sobie tam przejdziemy, bo póki co to nie chcemy, żeby nas Nubek zauważył. Chcemy wybudować sobie domek i dopiero potem, żeby nas zobaczył. Więc podejdźmy sobie tutaj, naokoło przedszkola sobie przebiegniemy, obok Ryszarda. Okej, okay, obok świnki Halinki, siema. I tak, i tutaj jest gituwa, siema grana. Do białego rana, naprzeciwko tutaj budujemy od razu. Pyk, 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 pyk. I taka lepianka bardzo prosta to będzie oczywiście. Drodzy widzowie, co do Wojan Shopu, pamiętajcie, że nadal na Wojan Shopie są dostępne zeszyty. Możecie je kupować osobno. Są zeszyty z wzorem Wojanowic. Wiadomo, rok szkolny trwa i już troszeczkę trwa, więc możliwe, że za chwilę wypiszą wam się wasze zeszyty i wtedy będzie problem. A Wojan Shop czuwa z razem z zeszytami z Wojanowicami, więc wbijajcie, pierwsza linia w opisie. Patrz, taki normalnie zrobimy domek. Okej. Dobra, coś takiego. Okej, tutaj tak brzydko, żeby było. Okej. Bardzo ładny domek, Wojtek, naprawdę. Patrzcie, i musiałem się postarać, żeby tak brzydko go wybudować, naprawdę, bo ja nie potrafię aż tak brzydko budować. No patrz, jaki ten domek jest taki typowo. No to wygląda istnie jak brat Nubka po prostu. Elo. Dobra, no i gituwa, myślę, że taki dom spodoba się Nubkowi. Tutaj zrobię łóżeczko, to będzie łóżeczko, to będzie skrzynka. I tutaj też coś będzie. Tutaj będzie okno. I tutaj drugie okno. I tutaj zrobimy na dole zejście na dół, które się nie da zrobić, bo nie potrafimy tego przebić. Ale po to pójdziemy do Nubka, żeby nas nauczył budować narzędzia. Idziemy zatem, a co to jest? A co to jest? Co to za tablica Mendelejewa? Idziemy. Nasz, mam nadzieję, że jest. O, jest mój braciszek, zobacz, coś tam robi. To się podbudujemy trochę tak do niego i go sprankujemy. Ich. Okej, okay. Tutaj, teraz, tutaj idziemy. Patrz, co tu? Kto to? Tata. Kto to? Dilt jest. Nie, ktoś ma Dilta. Co, A po jakiemu on mówi? Co, kim ty jesteś? Cześć! Jak się nazywasz? Dilta masz! Au, nie bij mnie! Au, jak się nazywasz? Nubek! A ty? Ja się nazywam Blat Nubka. I? Ty taki mały jesteś. No bo ja niosę Dilta i... O, nic, zobacz, Dilt mi się lusia na głowie. Lusiający Dilt! Co ty, z kim ty, co ty tutaj, co jest? Dilt, ale ty masz dużo Dilta. Mam bardzo dużo Dilta, zobacz to. Co? Zobacz, pełno Dilta mam. Co? Nie bierz mojego Dita, oddada Dita! Dobra, słuchaj, skąd ty wziąłeś? Czekaj, musisz. Poczekaj tej chwilkę. Poczekaj sekundkę, tylko muszę coś zrobię. Co ty robisz? Czekaj chwilkę. Ciebie, jak czekaj. Ty niszczysz to? Tego się nie niszczy, niszczy czekaj się to, chwilę. Zobacz. Czekaj chwilę. Zobacz to dzbanie. Ja ci dam popalić. Ej!
Zobacz. Nie loźwalaj tego odlewna, loźwalaj to. Patrz. Ty patrz. Ja nie patrzę, ty patrz. Patrz co mam. A, co to? Zrobiłem mieczyk i nie zawaham się go użyć. O, co to? Dobra, słuchaj, powiedz do mi głaskania? Skąd ty się wziąłeś. Ja, to jest mój dit. Co to trzymasz w ręce na górze, to mój dit. Dodaj dita teraz. Nie oddam, bo ja go trzymam na górze, to mój dilt. Au! No będziemy się... Dilt jakiś... Czekaj, ale jak ty się nazywasz? Ja kopię dilta. Rim cium 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 cium. Rim cium cium cium. To mój dilt, moja posesja tutaj jest. Spadaj stąd, to jest mój dilt. A ty gdzie niby mieszkasz? Ty gdzie niby mieszkasz? Jagłami, jasiami. Ej, jak stąd mogę wyjść? Czekaj, pomyślę. Umiesz? Chcę kopać dilta. A, dobrze. Ojej, to, ja to tylko... bardzo lubię robić. A ty lubisz to robić? Uważaj, nie dotykaj tego! Nie dotykaj tego! Co? To! Ej, to no nie wydostaliśmy się! Jak mam stąd wyjść? Ratunku! Poczekaj, mam... Uczyłem się robić parkula, patrz! Dobra, zrób parkula. No, co? Tilt! Nice. Tilt! Ej, no nie... Au, co? O, tilt! Tilt! Tilt. Co teraz? Skąd ty tutaj wziąłeś? Jak się nazywasz? Ej, a jak się wysiedłeś? Musisz parkour zrobić. A ja nie potrafię, bo ja trzymam dilta w lęcie i nie daj potrafię. Daj mi tego dilta. Daj tego dilta i ci dam. Nie mogę. Czekaj, czekaj. Jak nie... Wszystko możesz, tylko musisz nie dać. Mogę. Teraz. Dobra, tak. Zrobiłem ci schodki. Dobra, uwaga, szkacie. Eś! Szkacz. Nie, czekaj. No. Esiu! Jaki ty noob jesteś? Ty jesteś jakiś... Jasiu, nie mogę. Mały! Ty umiesz skakać w ogóle? Jasiu, nie mogę. Czemu ty jesteś taki mały w ogóle? Bo jestem twoim blatem. Co? Tak. Jak to moim... Ja! 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 Blat i jak noobka. Się nazywasz? Nazywam się Blat Noobka. Tak, to ja. Trzymaj, bracie. O, ale nie mogę sięgnąć. Czekaj, czekaj. Poczekaj. Co mam zrobić? Czekaj, bracie, mój bracie. Chodź tutaj, ale jestem zadowolony, chodź. O, udało tak. się. Nie, udało się. Ale, bracie. Blaci się nie tlaci! Blaci się nie tlaci! Blaci czekaj, się nie tlaci! Gdzie ty, stój! Gdzie ty mieszkasz? Mieszkam tam. Zobacz. O jasne, ciasne. Siedłem tu i zbudowałem mój nowy dom. Ładny jest? Ale to jest piękne! Siejo, dzięki! Dlaczego ja nie mam takiego domu? No bo... Patrz na mój! Ale twój jest... ohydny! Czemu masz tak brzydki dom? No właśnie wiem! Nie wiem, no ktoś mi go zmienił, a ja miałem lepszy ogólnie. Ktoś mi go zmienił. A mój jest lepszy, cudowne. Nie? Cudowne. Zobacz, zobacz. Tutaj jest Luśko. Ja tu śpię. Ale cudowne. Tu mam Kaftan Pambal. Co to jest? Kaftan Pambal. Kaftan Pambal? Kaftan, Kafting Pambling. Si ten pasin. Kafting bumping. Kafting bumping. Czekaj, bracie, ja cię muszę dużo nauczyć jeszcze. Ale najważniejsze. A tu mam abeciadło. Abeciadło. Czekaj, bracie, musisz mieć drzwi. Ej, a ja nie mogę, ja się nie mieścię w tak małe drzwi. Aha, ty jesteś taki mały, że się takie się zmieścisz. A nie, bo teraz ci mam dilta i się nie mieści. Aha, czekaj, to jak tak lubisz tego dilta, to chodź. Nie mieście się. O. Czekaj, już ci. Jeeeesz, udało się. Yeah. Bracie, super jesteś. Czekaj, ej, a ale co jak to? Szkielet? Szkielet? Nie, nie, bo to glizie, zostaw. Szkielet? Zostaw. Nie, to nie szkielet. A co? On po prostu nie lubiał dilta i tak z końcu, widzisz? Ale głupek, jak nie lubisz dilta, to ja cię zamknę w Diltolandii. A hey, masz! Mogę ja, chociaż z tobą go zamkniemy go razem. Zamknij go razem, blacie. A nie, czemu na nim leziałem?
Patrz, zamykamy gnoma. Beka z ciebie, śmierdzielu, śmierdzisz i pierdzisz. Trzymaj Bilka na jedzenie, niech się zje. Śmierdzisz i pierdzisz. Spalaj stąd, nie ubiedź się. Daj mu trochę słońca. Nie, nie ma słońca. Bracie, nie bądź taki, daj mu trochę słońca, nie bądź taki nie, zły. Nie może. Au. Nie no, nie bądź taki zły. Dobra, powiedz mi, skąd ty się wziąłeś teraz, serio? Wziąłem się z Hipopotanowicz. Hipopotanowicz? A nie, no... Andy? Nie, Hipopotanowicz. Bo kiedy ty posiedłeś sobie, to nasz tata się wyprowadził razem z mamą do Hipopotanowicz. I tam mieszkają, w Hipopotanowiczach. Dobra. Daleko? Za kulami, za lasami. Tam są... tam tak. Są góry. Tak. Właśnie czekaj, tam. Czekaj, chodź. Pokażę ci najpierw, co mi tutaj zrobili. Poczekaj, bo jest tak, uważaj. Słuchaj, co? Poczekaj, pokażę ci. Pokażę ci. Jest tako. Ej, a nie biegaj tak szybko, bo nie nadążyłem się tobą wzlokiem chodzić. Gdzie jesteś? Tu jestem. Tu za tobą. Gdzie? No, Nubek, blacie. Blacie się nie tlaci, gdzie tutaj. Jesteś? Au, 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 siema. Patrz. Przepraszam. Tutaj jest. A co ty zrobiłeś przed chwilą? Słuchaj. Jest tako, patrz. Kati. Pajon i Bojan. Czekaj, pokażę ci ich domy i pokażę ci, co nimi zrobili. Zrobili mi to. Wiesz, co to jest? Co to? Głupie przedszkole. Ale mam brzydkie kolory, ja tam nie idę. Ja tam nawet nie wchodzę też. Bo ja to mam brzydkie kolory. Zabudowujemy to. Nie ale lubię ładnie tego. Tylko ładnie zabuduj. Też ładnie zabudowuję, patrz. O, widzisz? Zobacz. A jest dużo lepiej, blacie, czy nie? No podoba mi się, ale ty no masz guść. Ej, chodź ze mną, chodź. Pokażę ci, gdzie mieszka ogór. Bacie, nie widzę cię, że szybko się ruszasz i ja cię nie widzę, gdzie jesteś. A dilta widzisz? Patrz, dwa dilty. Tutaj jest dilt. I ja mam na guzie, zobacz, na guzie dilt. No nie możesz nie uganiać dilti, tutaj jest dilt, patrz. O, widzisz? O, dilta! Chodź. Chodź, chodź. Patrz, tam mieszka ogór. Tam daleko mieszka ogór. Ogólek? Ale bym zjadł takiego ogórka. Gdzieś ogólek. Nie, tam masz maka, patrz. O, ale... mniaka, mniaka, a ja mniaka. Tak, ale ty nie możesz jeść maka, czekaj. Ciemo, ja cię nie mniaka. Zapchnięty jest, bo noc jest. Poczekaj, chodź tu. Głupia noc, ja cię mniaka. Tu mieszka ogól. Ogóla co nie to lubię. Ogól? Pajon. Ogól pachy. Ogól pachy. Ogól pachy. Czekaj, zostawię mu wiadomość. Patrz na to, idę spać. Będzie wiedział, że to ja. Spadłem z łóżka. Dobrze, jesteś taki mały, że normalnie możesz spać na połowie tego łóżka. Możemy no? Razem możesz spać, czekaj, może razem będziemy spać. Fajnie. Nie potrafię. No patrz, razem śpimy. Możemy na jednym łóżku spać w sumie. Ej, patrz na to. Dobra. Diltolek klęciołek, diltolek klęciołek. Czekaj, nie rób tego tak dilta, chodź, nauczę się czegoś, chodź. A co ty robisz? Patrz, o, teraz ci przedstawię Bojanowicza, no, Bicien, patrz. To to, brzydkie dzieci. To jest, o, ale ty jesteś ładny. Haha, no wiem, tylko wiesz co, oni są jacyś nienormalni, patrz, powinien być dilt. Właśnie, nie czemu jest jakiś niebieski szyf? Lapisz dla nie wiem, Julii. Nie tego. Brzydki lapis no. Dla Julii. Zabudowujemy to blacie. Tylko będą źli, czekaj, nie rób może tak, a dobra. A czemu nie będą źli? Przecież co? Niech spadają te cieniasy. Dobra, poczekaj. To ogól jest, bo zielony widzisz? Cia! I ogól pachy! Zobacz, bo masz brudne pachy blążowe. A to jest Bojan? Pojan, pa, a Pojan, a masz brzydką... dziewczyna Kati. Brzydką nazwę Pojan. Kati Świgati. Świgati, chodź, pokażę ci, chodź, chodź ze mną, placie. Siedzio, bacia. Nie jesteś może głodny? No, właśnie bardziej, mam trzy sielcia. To patrz, nie jemy, my nie jemy tutaj z tego, idziemy zawsze, ja chodzę zawsze do Pojana. Pokaż tego. Gnojana. Tylko poczekaj, chodź za mną, ja ci mówię. Gnojan, ty teraz... gnojan. Czekaj, ty się musisz mnie teraz słuchać, patrz.
wchodzimy i cicho. Pokaż. Musimy się ruszać. Chodź tutaj na dół. Poczekaj, brat ci da coś do jedzenia znajdzie. Daj mi jeść, bacie. Baci się nie toci, braci się dobra, nie toci. Dobra, załóż sobie to, załóż sobie to. A, co to? Au, jakie ciężkie, nie mogę tego nieść. Ach, muszę wyrzucić. Nic nie widzisz chyba. To jest za duże na mnie, blacie. To oddaj. No tam, oddałem. Mogę to spalić? Patrz, blacie, chodź tu. Patrz, Lidlita, czekaj, chodź. Poka. Patrz, ta górna skrzynka. A, gdzie, zabieram ciały, zabieram ciały. Zabieram ciały. Daj trochę. Zabieram ciały. Daj mi trochę. Ciały, Dilt. Proszę. Dam ci trochę, blacie. Proszę. Chyba sobie żartujesz. Co, blacie? Nie, daj to więcej. Nie bij mnie. Dobra, mam, dam ci wszystko, co mam. Proszę. No. Co? Żartujesz sobie? Nie. Ja ci jedzenia słucham, a ty co? Słuchasz jedzenia? Trzymaj. Nie mogę zmieścić. Jak to się robi? Musisz dać mi dilta, hej. No proszę. I ale nic. Cały. No daję ci ciały, a co daję ci połowę? Bacie! Cały czas mi dajesz ciały. Ej ci jesteś głupiutki, bacie. Naucz się jeść. Będziesz głodny chodził. Ej, no bacie, daj mi jeść. Nie, czekaj, bo... A mama puta się duszka, bracie, czy chory jesteś? Dobra, koniec żartów. Powiedziałem. Co? Teraz masz sobie to zjeść, jestem twoim starszym bratem, masz mnie słuchać. A ja tego nie miećcie. Boże, oddaj Dita. To posie. Oddam ci zaraz całego Dita, daj. No trzymaj, posie daję ci. No daj, Dita daj. No daję ci całe ciaści daję, nie widzisz głupku. No ale więcej. Głupek, brat jest głupek, brat głupek. Jesteś głupek, brat. Nie, ja ci coś napiszę. Pokaż, a ja nie umiem czytać, jestem za mały na czytanie. Masz. Niama gama bana gama. Pisa tu, ty głupek, nie ja. Ty głupek, nie ja. Ej, ale ty jesteś głupek. Dobra, to nie będzie zjadł, jak ci się nie chce. A ja jestem głodny, bacie, daj jedzenie mi. Ale ty jesteś bacie, myślałem, że jesteś mądrzejszy, ale to chyba ja jestem tym mądrzejszym batem. Nie, idę stąd. Nie? Idę stąd jakiś czas, jak będziesz mówił. Oddaj mi całego Dita. Będzie śmiał przewalone. Spadaj na dziewo. Widzisz ten miecz? No widzę, fajna łaszkotanka. Wyjdź, wyjdź od pojana z domu. Nie. Pojan to mój ziomek, idź. Nie. Tam, bo dostaniesz. Co, prezent? Nie, dobra, chodź przecież. Łaszkotanka. Chodź, a nie wyjdziesz, tak? O, wyszedłeś. Cia. Chodź, patrz, patrz idę Dilta, patrz, a cię. O, ja cię Dilta, ja cię Dilta, ja cię Dilta. Łe. Co ty? O, ile Dita? O, ile Dita? Ej, oddaj mi tego Dita, to był mój Dit. Dzięki, bracie. Ej, no. Dobra, idę, dzięki. Oddaj mi Dita, oddaj mi Dita. No już, tutaj wszystko masz. Ej, miałem dużo więcej. Trzymaj. Ty jesteś niemiły. Trzymaj. Zabiłeś dobra, mnie, blacie. Słuchaj, wlaczaj do domku i ten, jak to się zabierz mówi? Ode mnie te brzydkie rzeczy, one nie są diltem. Słuchaj. Słuchaj uchem, a nie brzuchem. Dobra, idę. Gdzie idziesz? Chodź do domu mojego. A po co? A nie był, a nie no byłeś, nie byłeś u mnie, chodź. Nie byłem, ale on jest brzydki, chodź do mojego domu, tam jest dużo więcej, lepiej. Ale poczekaj, nie widziałeś co ja mam te pizie. A co to znaczy poczekaj? To znaczy, chwilę. A chwila, co to znaczy chwila? O ja, ej, ale tu jest brzydko. Ja muszę zrobić przemawowanie ci. No spoko, ale ładnie w sumie. Zobacz, od razu lepiej. Czemu masz 3 poziomy? Przecież wystarczą ci 2 poziomy, żeby chodzić. Jeden wystarczy. No właśnie mi jeden, ale tobie 2, bo ty jesteś większy trochę, wiesz, bo jesteś starszy. Też dorośniesz kiedyś. Nie, bo ja ciągle nosię tego Dita i on... nie mogę. Patrz to.
Ej, kim ty jesteś? Halo. Uciekam! Kim ty jesteś? Uciekam! Mama! Mama! Już nie wrócę do ciebie, norma! Potem was przyjść! Nie. Nie, dobra, widzowie. Wczułem się chyba za bardzo. Ale fajnie, bo kurde, tak się dał nabrać. Normalnie 1 do 1. On myśli, że jestem jego bratem, fest. Możemy go tak dalej trollować. Nobeka. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie oglądać kolejny odcinek z bratem Nobka, to dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elowa, naram.